Panie prezesie, z takim bardzo krótkim pytaniem. Wiem, że od lipca wchodzą nowe przepisy odnośnie zbiórki segregowanych odpadów. Dochodzimy do kolejnego etapu, czyli oprócz tych odpadów, które teraz zbieramy, dochodzi jeszcze bodajże brązowy pojemnik dotyczący odpadów tak zwanych kuchennych, ulegających biodegradacji, czyli nie tylko odpady zielone, które dotychczas zbieraliśmy z tych trawników i resztki z terenów zielonych, ale głównie chodzi o te odpady, które będą tak naprawdę zuważały jeszcze z tych biodegradowanych frakcji ten cały strumień odpadów. W związku z tym chciałbym zapytać, jak Pana spółka się do tego przygotowuje, bo z tego co pamiętam, jak składałem interpelację, to mieliśmy dostać informację chyba w kwietniu, nawet jak ta sytuacja będzie wyglądała, do tej pory jeszcze nie dostaliśmy, w związku z tym myślę, że dzisiejsze posiedzenie Komisji Gospodarki jest dobre do tego, żeby Pan ten rąbek tajemnicy na początek uchylił. To jest moje pierwsze pytanie. Pozwolę sobie udzielić odpowiedzi. W ubiegłym roku spółka podjęła działania związane z przeanalizowaniem zarówno rynku w regionie centralnym, jak i dostosowania czy poszukiwania optymalnego rozwiązania do regionu centralnego wobec zmian, zarówno prawnych, jak i zmian organizacyjnych, ponieważ spółka z mocy prawa nie może zagospodarować tak zbieranych odpadów biodegradowanych. W związku z tym spółka została przez właścicieli regionu centralnego zobowiązana do poszukiwania i znalezienia optymalnego rozwiązania, które po części zostały już właścicielom zaprezentowane, natomiast końcowe ustalenia zostały zaprezentowane najbliższym zgromadzeniu wspólników celem podjęcia bieżących decyzji przez właścicieli. Spółka i grupa robocza, w skład której wchodzili przedstawiciele wszystkich branżowych podmiotów, czyli zarówno Urząd Marszałkowski, Urząd Miejski w Olsztynie, gremia samorządowe, operatorzy systemu, właściciele zarządzający instalacjami. W wyniku wielu spotkań i wspólnego stanowiska ustalono, że w procedurze przetargowej spółka wyłoni odbiorców docelowych, tak jak mówi to ustawa, zarówno w sprawie odpadów zielonych, które też z mocy prawa muszą być zagospodarowane w regionie. Natomiast jeżeli nie będzie możliwości organizacyjno-prawnych do zagospodarowania odpadów pozostałych kuchennych w regionie, też z mocy prawa mogą być one zagospodarowane poza regionem. Uwzględniając złożoność tego całego zagadnienia, podjęliśmy, czy wykonaliśmy procedury przetargowe, które w chwili obecnej są w fazie początkowych rozstrzygnięć między organami i na, tak jak powiedziałem, w najbliższym czasie przedstawimy wynik, który właścicielom zadecydowania rodzaju i termina rozpoczęcia zbierania. Spółka jest przygotowana do tego, żeby w wyznaczonych miejscach, tak samo jak w przypadku każdego innego odpadu, w sposób selektywny móc odebrać selektywnie zebraną jedną frakcję i drugą, czyli zarówno odpadu zielone, jak i odpadu i przekazać się do dedykowanych RIPOK-ów, które mogą je finalnie zagospodarować. Z tego, co Pan Prezes powiedział, to wygląda tak, że dla wielu frakcji odpadów tak naprawdę nasza spółka, która ma docelowo, można powiedzieć, rozwiązywać problem gospodarki odpadami komunalnymi, pełni rolę pośrednika. W tym momencie zamiast rozwiązać ten problem tu na miejscu i przeprowadzić, można powiedzieć, całą procedurę, to wy dokładacie, przepraszam, do tego kolokwialne powiedzenie, swój procent i problem przekazujecie dalej. Ktoś inny będzie prowadził na tym działalność zarobkową. W związku z tym moim zdaniem to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo jednak te koszty zysku po drodze wchodzą w cały system gospodarki odpadami i podnoszą cenę utylizacji tych odpadów. I jak ja pamiętam wieloletnie rozmowy na temat gospodarki odpadami komunalnymi, to po to była dyskusja o tym dużym przedsiębiorstwie, które nazywał się Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, bo to była ogromna dyskusja z wszystkimi gminami, zaciąganie, zawiązywanie porozumienia, przeznaczenie ogromnych środków i budżetowych, i środków europejskich po to, żeby ten problem definitywnie
i będę oczekiwał dalszych wyjaśnień, ale może niekoniecznie teraz, ze względu na swoją procedurę, może to nie jest do końca w tej sprawie przygotowane, bo jeszcze te dane nie są wiadome. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no, chciałbym poznać odrobinę analizy, w jakim stopniu wpłynie zmiana, czyli dajmy na to zmniejszenie ilości strumieni odpadów tych biodegradowalnych, jak to wpłynie na cały system. Jak sobie przypominamy dobrze, to w systemie tym gospodarki odpadami, to cały sukces dosuszania tych odpadów polega właśnie na zawartości tych odpadów ulegających biodegradacji. Dynamiczną
spraw, wyzwań środowiskowych, które są do zrealizowania w tym wypadku w Unii Europejskiej. Polska wpisuje się w te wszystkie oczekiwania i po prostu dostosowuje się. W związku z tym też nawet największe inwestycje, które powstają nie tylko w branży komunalnej, ale również inwestycje, powinny się cechować tym, że powinny być otwarte i powinny być na tyle elastyczne, żeby spełniać te wymagania zmienne, bo trwałość akurat w rozwiązaniach, które przyjmuje się, były realizowane 10 lat temu i w chwili obecnej one muszą być modyfikowane, nie powoduje rozwiązywania problemów. To tak tylko na marginesie również nie rozwiązuje całego zagadnienia, bo to jest dyskusja bardzo szeroka. Ale pozwolę sobie zasygnalizować niektóre ważne w mojej ocenie sprawy. Chcąc zrozumieć kwestię, żeby już nic pewnie szczególnie wchodzić, pozostałe pytania postaram się zadać panu prezydentowi w formie pisemnej, będę czekał na odpowiedź. Dziękuję.